Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przewodni. Chociaż tym razem trzeba zasłonić światło. Dagmar Rakain. Jestem na LARP-ie w Rzeszowskiej Trasie Podziemnej. Z moją orientacją to jest w ogóle dramat. Nie wiem, czy znalazłam koperty, których nie mogę odczytać, bo moja postać nie ma takich umiejętności. I nie nagrałam filmu, jak trafić. Mój mógłby je odczytać. Ja nie wiem, gdzie one są. I w ogóle sama nie wiem, gdzie jestem. Jeszcze mniej więcej pamiętam, jak wrócić. Znaczy, w którą stronę? W drugą niż i tak. Sporo osób się zapytało, nie pytało, przez ostatni tydzień, może nawet więcej, czy żyję i czy wszystko w porządku. Byłam, jestem bardzo chora. Dzisiaj w nocy na przykład miałam koszmarne sny z dużą ilością krwi, między innymi z potwornym bólem głowy. I kiedy się obudziłam, to faktycznie zaczęła mi lecieć krew z nosa. W domu było ostatnio dużo awarii. Ten stan choroby. Ja nie chorowałam od bardzo wielu lat. A teraz biorę antybiotyki. Dosyć mocno mnie odmóżdżał. No i gdy zaczęłam czuć się lepiej, to zaczęłam po prostu robić robotę w domu. Za szybko oczywiście zaczęłam. Więc powaliło mi to jeszcze bardziej. Skończyło się to właśnie dzisiaj tym długim, bo chyba 10-minutowym krwotokiem. No, ale żyję. Samochodem nie da już się zjeżdżać. W domu jest zimno. Także nie jest to w sensie fizycznym jakiś najłatwiejszy czas. No i te psujące się sprzęty, łącznie z nową pralką. Ogólnie pralki nie miałam od 2 miesięcy, bo było wiele napraw i 2 kupna. Dziś na LARP-a wyprałam jakoś ciuchy i wykąpałam się w brodziku bez odpływu, więc dałam radę. Jest to też czas, nie chcę, żebyście pomyśleli, że się czuję jakaś biedna, bo nie. Tylko po prostu tłumaczę, że był to czas, który wymagał ode mnie innej aktywności w sprawie po prostu życia i przetrwania. Ale psychicznie, mentalnie to jest dla mnie dobry czas. Mam takie okresy, że czuję się tak jakby, nie chcę powiedzieć mistycznie, ale w sensie takim poznawczo-duchowym mam okres takiego progresu, z których później powstają bardzo filmy i to jest teraz taki okres. Dobra, trochę zaczęłam się rozgadywać, więc może jednak mi się uda. Dagmara w tym czasie nie LARP-a, tylko w tym czasie, który jest pisany na forum, prawie straciła pracę, ponieważ nie chciała przyjąć honorów i władzy, czym obraziła swojego szefa. Nie chciała również, o Boże, jak się błyszczy, jak ze złota. Nie chciała przyjąć honorów, nie chciała klęknąć i zostać mieczem uhonorowana jako członek Invictus. Powiedziała szefie, nie rób szopki i nie dawaj mi władzy, bo się tego nie nadaje, ani nie chce. Szef się bardzo zdenerwował. Więc Dagmara też się zdenerwowała i zaczęła krzyczeć, że on ją wkurwia, bo ona to robi z szacunku do niego, odmawia i z po prostu samoświadomości i nie ma nic z tym złego. Po czym jeszcze się wytarła, kurwa, to jest właśnie przyjaźń i jak się pan ogarnie, to pan się odezwie. No prawie mnie zajebał, ale ostatecznie nie zajebał. No, dzisiaj byłam na tym przepięknym LARP-ie, tym cudownym
autentycznie miejscu. Było sporo NPC-ów tak zwanych, czyli postaci, które się pojawiają epizodycznie. I jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę zagrać w LARPie, w którym gram NPC-a, to zapraszam, bo to jest bardzo fajne, gdy jest więcej osób. Było też kilka osób z tego Krakowa. W trasie podziemnej były zadania w kopertach, które trzeba było rozwiązywać i okazało się, że taki typowy mój ASPI problem z czytaniem instrukcji. Nic do mnie nie dotarło. Co ja mam w ogóle robić? Znalazłam wszystkie koperty i nie wiedziałam, co z nimi zrobić, mimo że tam było wszystko napisane. I dopiero gdy podpatrzyłam, co robi inny gracz, to skumałam, co mam robić. No i zaczęłam. Ogólnie były jakby takie trzy linie zadań. Dwie były już rozwiązane, a trzecie się okazało, że ja wziąłam dość spory udział w rozwiązaniu, tak? To były, nie powiem, że to były zagadki. No nie, to były zadania, po prostu trzeba było mieć jakieś konkretne umiejętności i konkretne pomysły. No i gdy już podpatrzyłam u innych graczy, w ogóle o co chodzi, to nagle się okazało, że jestem w stanie to zrobić. Ale człowiek ASPI instrukcje i opisy nic mi nie mówiły. To było po prostu kompletnie psychodeliczne, bo gdy złapałam klucz, to nagle się stało po prostu wszystko jasne i czytelne. I łatwe. Zaginęłam też w tej trasie. Nie było mi chyba z godzinę. Chodziłam po prostu na poszukiwaniu tych kopert, ale tak naprawdę to dużo szybciej je znalazłam. Ale chodziłam i chodziłam i chodziłam. Nagrywałam film. O niczym, nic nie gadałam. Nagrywałam po prostu trasę, bo przyda mi się do działu, do tematu starożytnych archetypów, które teraz bardzo zgłębiam. Śpiąc słucham sobie z kanału Czytam Ja czytanych dzieł Freuda. No i jestem taka zanurzona w Ancient Lake symbolicznych archetypów. No i takie rzeczy to u mnie słychać. Dzisiaj, no właśnie, dzisiaj żeby wstać, ja musiałam w ogóle zażyć 4 polopirena i potem jucha z nosa poszła. Także sorry, wrzucam filmy inne, jak wiecie. No i staram się nadawać do pracy, ale też mam serdecznie dość tego, w jakim stanie jest dom i ja po prostu muszę go skończyć, bo ja już nie mogę. Nie jestem już w stanie mieszkać w remoncie. Chcę mieć to zrobione, muszę mieć to zrobione. I bardzo mnie to uszczęśliwia. Chciałabym, żeby do świąt dom był w takim stanie, żebym spokojnie mogła nagrać film. Nie mówię, że on będzie skończony, bo nie, ale żeby był w takim stanie, żebym spokojnie mogła nagrać film, który na drugą rocznicę wprowadzenia się do Stampiny zmontuje. Dobra, no już naprawdę koniec. Nic ciekawego chyba nie powiedziałam. Taki raport po prostu, bo serio mam sieczkę z mózgu. W grze też ledwo dawałam radę, po prostu ledwo. Dziękuję.